którzy byli tutaj w drugiej lidze i ja wiem, że będę od razu nastawiony tutaj na powie, a przyszedł, wziął swoich, nie o to absolutnie chodzi, że przyszedł, wziął swoich, ja muszę wziąć zawodników, bo odpowiadam swoimi pieniędzmi za wynik sportowy, jeżeli spadnę z ligi, mnie w tym klubie nie ma, dlatego jestem trochę jak ten trener, siedzę na gorącym krześle i w tym momencie to ja odpowiadam za to i niestety nie widzę szansy z tymi zawodnikami utrzymania się w lidze i stąd muszę dokonać większości zmian. Chciałem bardzo, by został jeden zawodnik, który wczoraj odszedł, bo uważałem go po moich obserwacjach. Ja obserwowałem tylko 3 miesiące, więc nie mogę powiedzieć o całym sezonie. Uważam pana Stefańczyka, zawodnika chyba 27-letniego wprawdzie, ale za jeszcze ciągle obiecującego i uważam, że on był najlepszym piłkarzem, oglądając Zawiszę w ciągu tych 3 miesięcy. No niestety uciekł nam do innego klubu, ale mi nie było wolno rozmawiać z zawodnikami, dopóki nie ma tutaj oficjalnych jakby już dokumentów. No trudno mi ingerować i rozmawiać z kimś, jak nie mam klubu. Z drugiej strony oczywiście tu obowiązywał przetarg, to wszystko i tak było maksymalnie szybko robione, żeby nie zakończyć się, nie obudzić się z ręką w nocniku i nie mieć zawodników. Codziennie mi dwóch zawodników odchodzi, których chciałbym zawieszyć. Dlatego od jutra już dzisiaj dzwoniłem cały, jadąc tutaj przez 2 godziny i rozmawiałem. I dlatego chciałbym zamknąć kadrę do końca przyszłego tygodnia, ale wiadomo, że to się wiąże z ogromną ilością zawodników, jest to bardzo dużo pracy, także, ale myślę, że się uda, bądźmy spokojni. Na razie te dni, które straciliśmy i to z niczyjej winy, bo to ani winy miasta, ani winy mojej, no bo się przed chwilą skończyła też liga. No ludzie, no tydzień temu kończy się liga, no to prezydent nie może usiąść i nie może powiedzieć, no to w tej chwili zamykamy klub, to i, znaczy od poniedziałku przychodzi nowy właściciel, nowe jest PETA, jest też dziękowanie ludziom, którzy ten awans zrobili. My jeszcze raz też tutaj chłopakom dziękujemy bardzo i trenerowi również, bo to był jednak sukces, bo wydawało się w pewnym momencie, że Zawisza już nie ma żadnych szans na awans, a jednak awansowali. I powiem szczerze, gdyby Zawisza został w drugiej lidze, nie wziąłbym tego klubu. I to wiedzieli również ludzie, którzy tutaj byli, dlatego może im się też tak ciężko grało o ten awans. Natomiast powiem tak, że nie wziąłbym, ponieważ jest to zbyt dużo dla mnie czasu, męczarni i nie miałbym zawodników na poziom drugoligowy. Stąd też tak by się to zakończyło. Zakończyło się dla mnie może szczęśliwie, może nie, to czas pokaże. Jest to dla mnie też wielkie wyzwanie, bo robię to po raz pierwszy w życiu, czyli klub piłkarski cały. Boję się tego sam trochę, bo to jest jednak milion innych obowiązków, których do tej pory nie było. Natomiast obiecuję wam, że będą naprawdę fajni piłkarze i fajny poziom sportowy. Będą to ludzie, którzy przede wszystkim będą sobie wypruwać żyły za to, żeby wygrać mecz. I to jest wszystko, co ja od nich oczekuję. Ja mogę zrozumieć to, że ktoś nie trafi w piłkę albo źle ją chwyci, ale nie będę tolerował tego, że ktoś będzie przechodził obok po prostu meczu. I to jest dla mnie najważniejsza rzecz. A chłopacy będą tu przychodzili chętniej, będą tu przychodzili. Wiadomo też, musimy zrozumieć jedną rzecz, na koniec powiem, że Zawisza oby kiedyś był, ale jeszcze długo nie będzie tak zwanym klubem docelowym. Czyli są dwa warunki rozwoju piłkarza. Przede wszystkim, pierwszy warunek to wam powiem jest taki, że piłkarz, żeby się rozwijać sam w sobie, maksimum 3 lata powinien grać w jednym klubie. To jest z mojej akurat branży, to wam mówię. Wiadomo, że jak ktoś trafi do Realu Madryt czy do Barcelony, to już jest inny świat, ale mówimy o klubach przejściowych i na razie Zawisza będzie klubem przejściowym. Czyli każdy piłkarz, który będzie tutaj przychodził, że będzie zarabiał 10 tysięcy złotych nawet, on będzie mógł zarabiać w ekstraklasie w klubach jak Lech, Legia czy Wisła 100 tysięcy złotych. Jeżeli te kluby po niego zadzwonią, to my tego piłkarza nie utrzymamy. Nie ma na to siły, bo każdy pójdzie do pracy tam, gdzie dostanie 10 razy tyle, a przynajmniej 5 razy tyle, bo 50 tysięcy nie jest tutaj wielkim, wielkim problemem. I na razie musimy zbudować klub na tyle umiejętny, żeby tych chłopaków 2-3 lata w klubie promować. Oni przyjdą tu chętnie, bo wiedzą, że mają perspektywy szybkiego awansu, ale też ja ich nie będę mógł blokować, bo będę chciał, żeby oni się rozwijali.
Oczywiście będzie to z korzyścią dla klubu, no bo klub będzie miał środki na kolejnych piłkarzy. Chcę tu zrobić też taką wylęgarnię, no może gwiazd piłki, bo jak wiemy, grup szkoleniowych jest bardzo dużo, tradycje ogromne, a tak naprawdę z młodych chłopaków w Bydgoszczy nikt nie wyrósł. I te siedem bodajże drużyn, które tutaj są, poziomów, tak dobrze mówię, czy ile jest? Czy jak to wygląda z grupami młodzieżowymi? Ile jest? Cała drabinka, nawet 10 drabinka szkoleniowa, tak naprawdę w tej chwili kończy się niestety ścianą. I nikt z tych chłopaków przez lata, ja nie słyszałem o zawodniku z Bydgoszczy przez ostatnie parę lat, żeby był to wychowany. Ostatnim był Łobodziński, no to już minęło naprawdę dużo lat, bo Łobodziński już był w Pulce 8,5 roku i Łobodziński już wtedy był bodajże w Wiśle Płock, jak przychodziłem do Piłki. Dlatego powiem wam, że nie ma też. My tu mówimy o fajnym szkoleniu, o wszystkim, a efekty są żadne, a liczy się w życiu efekt i taka jest prawda. Jest moje pytanie kolejne, jeżeli można mówić o 4-5 zawodnika, który pan widzi dalej. Może pan zdradzić? Znaczy ja bym chciał najpierw z tymi zawodnikami porozmawiać. Wie pan, nie chciałbym tu na konferencji prasowej kogoś przekreślać. Już mam dzisiaj pierwsze spotkania. Powiem szczerze, dzisiaj się już umówiłem z zawodnikiem o nazwisku Dąbrowski. Będę z nim rozmawiał. Dzwoniłem również do trenera Topolskiego. Jest niestety w Słupcy. Chciałem z nim też się dzisiaj spotkać. Również chciałbym porozmawiać przede wszystkim, powiem tak, z waszym i bramkarzem, i witam, tak, i później jeszcze jest niestety zawodnik, którego ja nie oglądałem, bo słyszałem o nim bardzo, bardzo pozytywne rzeczy. Ślifirczyk, tak dobrze mówił, bo jak ja 3 miesiące oglądałem, on był niestety kontuzjowany. Dlatego nie miałem okazji się jemu przyglądać. A niestety wcześniej jeździłem tylko w weekendy na mecze Ekstraklasy, 3, piątek, sobota, niedziela. Nie jeździłem na drugą ligę, dlatego nie miałem okazji nigdy przyjechać tutaj oglądać jakby Zawiszy w meczu i nie znam, ale o nim słyszałem. Teraz mniej więcej zna pan nazwiska, z którymi chciałbym po prostu rozmawiać na poziomie pierwszoligowym. No bo to jest zmiana ligi. Musimy zrozumieć, gdyby Zawisza został w drugiej lidze, być może zostałaby większość zawodników. No, tu są nowe po prostu wymagania, nie? Jeżeli się dogadamy finansowo, mamy mniej więcej z prezydentami określone i z panem Darkiem tutaj, który też będzie transparentnie. Chciałem bardzo, by był członkiem Rady Nadzorczej. On się na to nie chce zgodzić, ale chciałem, żeby tutaj był, żeby mi pomógł i też patrzył tutaj, co się z Zawiszą dzieje, bo on po nocach nie śpi, myśli tylko o klubie, także tak to jest. No ale tak jest, nie chciał, odmówił. Trudno, jego sprawa. Ja uważam, że będzie tego żałował, no ale to jest co innego. Z drugiej strony powiem tak, już kończąc tutaj trochę takie żarty, że zgubiłem trochę wątek, nie to chciałem mówić, że o Boże, że mówiąc o zawodnikach, tak, że być może mamy określony też budżet z prezydentami. Prezydenci powiedzieli mi jasno, nie będziemy robić chorych pieniędzy i piłki nożnej na siłę. Ja mam też pewne powiązania finansowe, dlatego że odpowiadam za budżet i nie mogę go sobie rozciągnąć i iść tak jak było w tym roku do prezydenta i powiedzieć, ja teraz potrzebuję 400 tysięcy złotych, bo jak nie, to nie. To nie może być czegoś takiego, dlatego ja muszę mieć to rozwinięte na tyle system płac, a to jest, mówię, 80% klubu kosztów, żebyśmy mieli na te środki. Oczywiście prezydenci dają nagrodę za awans do ekstraklasy i dają nagrodę dużą, bo taka się należy. Dzwoniłem teraz do prezesa Władka Szypuły spod Beskidzia i premia była spora za wejście do ekstraklasy i taką premię zapewnia miasto Bydgoszcz jakby za to, że klub wejdzie. I moim celem jest ekstraklasa w ciągu, no chciałbym 2 lata, 3 byłoby super, znaczy marzeniem jest 2 lata, super byłoby 3, a 4 muszę, no bo mnie inaczej po prostu stąd wyrzucą. Dariusz Topik-Pomorska, jaki procent akcji został sprzedany, albo zostanie sprzedany po podpisaniu umowy panu Radosławowi Wąsowi? I może uzupełnienie, przepraszam, czy Stowarzyszenie Piłkarskie również zachowa jakąś liczbę? Stowarzyszenie Piłkarskie zachowa, umowa spółki się nie zmienia. Dostaliśmy ofertę na zakup 95% akcji, dokładnie w sztukach to jest 5050 akcji. Miasto pozostanie na poziomie niespełna 3%. Ideą jakby miasta jest to, abyśmy posiadali jakikolwiek udział z tego względu, że chcemy mieć wgląd w finanse spółki, chcemy
obserwować, co się dzieje. Tak jak już podkreślałem na wstępie, jest to dla nas bardzo ważny podmiot i ten udział ma być symboliczny właśnie tylko po to, żebyśmy mogli na tym wstępnym etapie, jakże trudnym etapie, wtedy kiedy zdobywamy wzajemnie do siebie zaufanie, mogli wiedzieć, co się w spółce dzieje. Także to jest taka idea, taki sam. Ja dodam żartobliwie, że konferencje prasowe po meczach na pewno będą bardzo długie. Dlatego wczoraj udało się i tak szybko skończyć negocjacje. Ja powiem jeszcze o tym harmonogramie, bo prawda jest taka, że przyjmowaliśmy oferty do zeszłego piątku, do godziny 14. Komisja była powołana chyba we wtorek. We wtorek było pierwsze spotkanie, wczoraj drugie. Chcemy, no wiemy, że ta osoba, która przejmie tę akcję, musi już dzisiaj działać, więc choć decyzja bardzo ważna jest, oczywiście Rady Miasta, bo te kwestie są finansowe i wieloletnie, w związku z tym stosowna uchwała będzie dopiero 29 czerwca jest sesja. Wcześniej będzie to dyskutowane w komisjach. Tak jest, w przyszłą środę. Tak jest. Ale to już szkoda każdego dnia, stąd między innymi takie będą działania podjęte, gdzie nowe władze będą jakby umocowane do podejmowania decyzji i przede wszystkim jakby już czucia się gospodarzem, ale oczywiście głos Rady Miasta jest tutaj bardzo ważny. Ale myślę, że po tych dyskusjach, które były wcześniej i tylu, ilu radnych jest kibicami Zawiszy Bydgoszcz, to mam nadzieję, że ta decyzja zostanie zaproponowana, zostanie przyjęta. Bartosz Hak, portal Ekstraklasa.net. Panie Radosławie, chce Pan sam kierować klubem, czy też wyznaczy swojego prezesa, tudzież innych członków zarządu? Poproszę jeszcze o kilka dni, zastanawiam się nad tym, powiem szczerze. Oczywiście potrzebuję osoby do pracy dość sporo. Chciałbym jednak dużo wziąć na siebie z przyczyn właśnie związanych z budżetem klubu, aby jednak większość pracy wykonywać samemu. Czyli no, nie potrzebuję jakby dyrektora sportowego, który będzie rozmawiał z zawodnikami, podpisywał kontrakty, no bo jeżeli sam podpisałem 166 na dzień dzisiejszy kontraktów, bo specjalnie liczyłem, no to trudno, żeby mnie tutaj ktoś po prostu w tym zastępował, więc będę raczej prowadził te rozmowy sam. Także będę łączył może funkcję taką, powiedzmy, prezesa z dyrektorem sportowym. Zastanawiamy się tutaj nad tym z panami prezydentami. Ja złożyłem ofertę oczywiście osobom do Rady Nadzorczej, osobom do zarządu jeszcze nie. Także jeżeli będą takie osoby, to w ciągu paru dni poinformuję. Wiąże się to z kosztami. Będę rozmawiał z niektórymi ludźmi, których chciałbym do pomocy. Ale no zobaczymy, czy to się uda z przyczyn po prostu finansowych. Ja mam pytanie. Czy Pan angażuje własne środki tutaj? Czy będzie Pan również chciał część jakby tego swojego ciężaru przenieść na jakiegoś sponsora, którego chciałby Pan pozyskać? Tego braku jest bardzo chętnie. Przede wszystkim jest koszulka klubu, na której do momentu przyjścia poważnego sponsora będzie miasto Bydgoszcz, tak to mam wstępnie z prezydentami, taki też był warunek prezydentów, oni wtedy odstąpią miejsce pierwsze, jeżeli będzie naprawdę sponsor, który nam pomoże zrobić drużynę, wtedy na przykład miasto będzie umieszczone z tyłu koszulki, ale no czekam, no liczę, no w tej chwili przede wszystkim muszę stworzyć dział marketingu potrzebny do tego, by pozyskiwać sponsorów, no bo to jest klub całego klubu i chcę zadbać o to, by Zawisza była bardzo dobrze odbierana, był bardzo dobrze Zawisza odbierany, natomiast po wydarzeniach, które były, jak wiemy też w meczu z Widzewem rok temu, na pewno trochę było też trudniej zarządowi, który był, znaleźć kogokolwiek, bo był trochę klub odbierany źle w Polsce, w sensie właśnie takim marki i chcemy to zmienić, chcemy, by ludzie przychodzili normalnie na mecze, by przychodziły rodziny, by każdy dopingował, by był cel czysto sportowy. Każdy tak mówi, zobaczymy, czy się to uda. Ja wierzę, że się to uda i wtedy przyjdą sponsorzy. Na razie ich nie ma, więc na razie trudno tutaj mówić cokolwiek na temat sponsorów, ale bardzo na nich czekamy. Ja może w tym momencie jeszcze jedno zdanie. Mamy też taką umowę, że jeżeli miasto w jakikolwiek sposób przyczyni się do pozyskania sponsora, wówczas pula pieniędzy miejskich będzie o to pomniejszana. To jest jeszcze ważne. Tak.
Także też takie coś prowadziliśmy. To jest jeden z najważniejszych punktów, prawda? Chciałem powiedzieć, że żeby się też Państwo się w tym orientowali, że jeżeli miasto wskaże mi firmę sponsorską, to ta kwota, która firma sponsorska przekaże na klub, niestety nie będzie dla mnie wartością dodaną w budżecie, tylko odciąży miasto z tej kwoty 2 miliony 750 na przykład, które jest w tej chwili. Także to jest również korzystne dla miasta tutaj Bydgoszcz i dla panów prezydentów. Marcin Garbiński, ekspres Bydgoski. Tak. Czy to prawda, że był pan zainteresowany przejęciem Zawiszy już kilka sezonów temu? Tak, powiem tak. Kilka sezonów temu Zawisza był liderem po rundzie jesiennej Ekstraklasy. Zaprosił mnie do Bydgoszczy trener wtedy Zawiszy, Bogusław Baniak, który był wtedy trenerem klubu, ale gdy się dowiedziałem właśnie przyjeżdżając, proszę posłuchaj, że nie ma to nic wspólnego z Zawiszą, tylko jest to przeniesiony klub, tak zwany sztuczny twór, którego jestem wrogiem robienia jakichkolwiek sztucznych tworów, przyszedłem na to spotkanie, zorientowałem się, o co chodzi, podziękowałem i nie rozpocząłem żadnych jakichkolwiek rozmów. Natomiast wtedy ówczesna Hydrobudowa zaproponowała oddanie klubu za symboliczną złotówkę. Takie były rozmowy, które mi przez 10 minut przedstawił ówczesny prezes. Nie pamiętam nawet nazwiska, kto to był. Pan Kaszyc. Być może. Przedstawił mi to. Ja oczywiście, dowiadując się tutaj w środowisku, jak to wygląda, chciałem z tego zrezygnować, no i zrezygnowałem. Trzeba pytanie do prezydenta Chmary. Czy nie za szybko zamknięto przyjmowanie wniosków od kontrahentów? Czy nie należało z tym poczekać do meczu ostatniego, bo nie wiadomo, czy po awansie by się ktoś nie pojawił, czy to już by było za późno? To znaczy, przede wszystkim jest procedura i procedura kompletnie nie wymagała złożenia oferty w piątek wiążącej, tylko wystarczyło napisać jedno zdanie, zgodnie z ustawą, że jest się zainteresowanym do podjęcia rozmów. I myśmy to zrobili po to tak szybko. Zresztą dzisiaj widzą Państwo, że to okienko transferowe i ta przerwa jest bardzo krótka. Trzeba zbudować zespół, potrzebne jest bardzo mało czasu, stąd też myśmy do tej procedury się przygotowywali już kilka miesięcy wcześniej. Zgodnie z ustawą sporządziliśmy harmonogram, dokonaliśmy wyceny spółki, przygotowaliśmy memorandum, daliśmy ogłoszenie do gazety i tak naprawdę każdy z Państwa mógł w piątek przynieść do godziny 14 ofertę, że chce rozmawiać. I w poniedziałek, przepraszam, w niedzielę, jeżeli klub nie awansował, zwyczajnie nie przyjść na kolejne negocjacje. I to każdy, kto jest zainteresowany zakupem, doskonale sobie z tego zdaje sprawę, więc to jest, że tak powiem, dla nas zarzut kompletnie nie do przyjęcia. To nie jest zarzut. Znaczy w tym sensie, że złożenie oferty w piątek... Tak, ale złożenie oferty w piątek do niczego nie zobowiązywało. Zresztą do dnia dzisiejszego, teoretycznie, no już dzisiaj, po zakończeniu negocjacji, już strony wzajemnie do czegoś się zobowiązują. Także gdyby dzisiaj teoretycznie do podpisania umowy nie doszło, to można byłoby mieć względem siebie już jakieś nawet roszczenia finansowe. Natomiast wówczas sytuacja była taka, że kto w piątek złożył ofertę i klub teoretycznie by nie awansował, pan Radosław złożył, sam powiedział dzisiaj, że jeżeli by klub nie awansował, to by nie przystąpił do negocjacji, czyli po prostu by się w kolejnych dniach nie pojawił, bądź napisałby kolejne zdanie, że rezygnuje. Tak? Więc my czekaliśmy, było dużo informacji, gdzieś tam się pojawiały w bydgoskim środowisku piłkarskim, że tych ofert będzie dużo. Myśmy rzeczywiście z prezydentem byli z tego powodu zadowoleni, bo jest siłą rzeczy o wiele łatwiej znegocjować, jak oferentów jest więcej. No w konsekwencji się okazało, że wpłynęła tylko jedna. Że był jeden. Ja powiem właśnie, bo to też nam utrudniało negocjacje, że mieliśmy tylko jedną ofertę. Byłby komfort, gdyby tych ofert było więcej i wtedy to my byśmy byli górą. A tak to kwestie były zrównoważone. My także w ostatnich dniach spotykaliśmy się z zarządem, który ustąpił. Rozmawialiśmy na ten temat. Akurat powiem wprost, bankowiec, pan Jałocha mówił, że według niego akcje powinny być droższe. Ja mówię, to ja wystąpię do prezesa pana banku, w którym pan pracuje, że pan zakupił je i zrobił na tym dobry interes. I czy podtrzymuje to, że to jest tyle warte, że to jest dużo więcej warte. Tak? No oczywiście to nie był żart, bo po to fachowiec wyciągnął akcję, żeby uwzględnił faktyczną wartość i bardzo nam zależało na tym, żeby ta transakcja to nie tylko czysta sprzedaż, tak? Bo tu nie chodziło o to, żeby sprzedać i żeby pieniądze wpłynęły do budżetu. Cała filozofia i cała trudność polegała na tym, żeby zbudować ten pakiet pewnych deklaracji i zobowiązań,
które gwarantują ten określony poziom sportowy w przyszłości. A tak jak tutaj mówił Sebastian, każdy mógł złożyć i na tym mi zależało. Wręcz tak? Tylko coś powiem. Wielu by bardzo liczyło na to, żeby się tutaj pojawił bardzo, bardzo bogaty właściciel, który wyłoży na przykład, nie wiem, 20 milionów złotych od razu, ale jeszcze trzeba te pieniądze umiejętnie wydać, z czym jest w polskich klubach szczególny problem. Także być może wielu ludzi liczyłoby na to, że będą mieli po prostu bogatego wujka. No tak to nie będzie. No, trzeba będzie po prostu liczyć każdą złotówkę i walczyć o ekstraklasę. To wygląda. Szczególnie na tym mi zależało, bo wcześniej i Państwa w mediach, które Państwo prezentujecie, pojawiały się także inne nazwiska, które wcześniej w takiej czy innej formie deklarowały wolę bądź chęć i tak jak wspomniałem na początku, nie chciałbym usłyszeć, że ktoś chciał, a mu nie pozwolono. Dlatego każdy, kto miał ochotę, mógł do zeszłego piątku do godziny 14. Dosłownie złożył, bo ja taką złożyłem kartę. Proszę Państwa, dostaw osób tak w ogóle to złożył za 5 druga, więc taktycznie dobrze to rozegrał. Czekałem do Państwa. Przede wszystkim teoretycznie istniała nawet taka formuła, nad którą myśmy się zastanawiali, że my mogliśmy przygotować taką formę sprzedaży, żebyśmy tę akcję dedykowali. Czyli teoretycznie, jak prowadziliśmy rozmowy z panem Radosławem Osuchem, mogliśmy przyjąć taką formułę, żebyśmy zrobili emisję dedykowaną. Tego nie zrobiliśmy. Postanowiliśmy, że zrobimy otwarty przetarg, żeby każdy mógł się zgłosić, każdy mógł stanąć do negocjacji, dyskutować, przedstawiać swoją ofertę. I ku mojemu zdziwieniu, że rzeczywiście wpłynęła jedna oferta, i stąd też te negocjacje, jak wspomniał pan prezydent, były trochę utrudnione. Niemniej jednak no, spotykamy się dzisiaj, więc jakiś efekt tych rozmów jest. Ja mam jeszcze zawsze jedną zasadę, tak? Bo wiele osób wiele często obiecuje, wiele mówi. Tak naprawdę sprawdzam jest w tym momencie, kiedy ktoś musi położyć pieniądze na stół, tak? I do takiej sytuacji chciałem dążyć i tutaj, bo wcześniej były zgłaszane pewne przeszkody w zakresie wejścia inwestorów. Po to z taką determinacją rozmawialiśmy ze stowarzyszeniem, żeby usunąć te wszystkie przeszkody, żeby nikt nie mógł powiedzieć, że ja nie mogłem, albo ja bym chciał, ale ze względu na to, tak? Sprawa jest tak dzisiaj czysta, w sensie zarządczym, że ten, który jest właścicielem, ma pełną władzę i możliwość podejmowania decyzji. Ja tu szanuję także deklarację pana Radosława Sucha, że mimo tego, że mógłby sam o wszystkim decydować, chce mieć przedstawicieli czy miasta, czy stowarzyszenia drugiego udziałowca w tych organach, które mają prawo wglądu w dokumenty finansowe. W tych finansach zawsze najwięcej widać. Panie Tomaszewicz, czy pan osób przewiduje to spotkanie jakieś z przedstawicielami kibiców, bądź z kibicami odnośnie do informacji na temat biletów? 65 lat, czy to wyjdzie poprzez jakiś komunikat? No, komunikaty ogłoszenia. Na pewno chętnie się spotkam, przecież tutaj wiadomo, że kibic jest rzeczą w piłce najważniejszą i zdaję sobie z tego sprawę. Z tym, że chciałbym oddzielić jedną rzecz, że generalnie zarządzanie klubem i jednak pozostawię sobie i decydowanie o pewnych rzeczach. Natomiast chcemy się bardzo otworzyć na kibiców i przede wszystkim marzeniem jest jedno. Piłka istnieje wtedy, kiedy jest pełen stadion, kiedy są ludzie. Czyli chciałbym zobaczyć moment, gdzie przyjdzie 22 tysiące, tak bodajże ma stadion, żeby tyle ludzi kiedyś raz przyszło, to już naprawdę będzie to wielki sukces. A można to zrobić, naprawdę. Można to zrobić i jest kwestia w tej chwili z powrotem nauczyć ludzi chodzenia na mecze piłkarskie. No bo niestety, 13 lat nie było tutaj pierwszej ligi z nazwy, bo to jest ciągle druga liga, jak zwał, tak zwał, bo najłatwiej zmienić nazwę, ja to mówię prezesom Polskiej Ligi Piłkarskiej, że nazwy zmienili, a 5 klubów bankrutowało w tym roku i pomoc dla klubów pierwszej ligi nie ma żadnej. To jest drama, że w Ekstraklasie pomagają i to na kwoty 7-8 milionów złotych w Ekstraklasie, w pierwszej lidze dają klubom 60 tysięcy złotych rocznie było w tym roku. To jest jakiś śmiech, to w ogóle nie jest działalność w sensie pomocy klubom. I teraz jest taka, naprawdę zróbmy też te 6,50, zróbmy to, żeby ludzie zaczęli przychodzić, ale oni muszą widzieć jedno, że gra drużyna. Jak będzie grała drużyna i kibic będzie widział, że oni sobie żyły, wypruwają, to będzie też przychodził na mecze. A jak nie będzie tego, nie będzie wtedy kibica na meczach, nawet jakbyśmy zrobili bilety za 0 zł. No, także tak to wygląda i taki jest mój cel, zapełnić stadion i naprawdę zrobić fajną,
fajną piłkę w dobrym tego słowa znaczeniu i nowoczesny klub europejski, taki, którego Bydgoszcz nie będzie musiała się wstydzić. No. Przepraszam, bo już chyba powiem prędzej, mam kolejny tak, ja myślę, że powoli kończymy. Proszę Państwa, jeszcze jedno, mam jeszcze jedno zdanie. W związku z tym, że wczoraj na konferencji prasowej zarządu pojawiła się informacja, jakobym ja obiecał piłkarzom premię 300 tysięcy złotych, to chciałbym, żebyście Państwo odebrali ode mnie stosowne dokumenty w tym zakresie, czyli korespondencję, którą prowadziłem osobiście z zarządem klubu. Rzeczywiście z piłkarzami przed meczem z Jarotą się spotkałem. Powiedziałem, że będzie premia, ale premia ta, którą my z panem prezydentem uznamy za stosowną, żeby zapłacić taką premię oczywiście przelejemy. To jest kwota 100 tysięcy złotych, którą pan prezydent przeznaczył. A z tych dokumentów wynika jasno. W założeniach budżetowych, proszę państwa, zarząd proponował budżet na kwotę 4,1 miliona. Ostatecznie podpisaliśmy budżet na kwotę 3,9 miliona, gdzie kwotę 200 tysięcy na wówczas premii zarząd stosownym akapitem zobowiązał się, że zdobędzie sam. To jest pierwszy dokument. Drugi dokument, zarząd wysłał do mnie pismo w dniu do pana prezydenta Durskiego, które wpłynęło do urzędu w dniu 1 kwietnia, gdzie już zażądał kwotę niższą 150 tysięcy złotych premii, na co stosownym pismem odpowiedziałem, podpisując się pod tym własnoręcznznie, że wspieramy cały sport bydgoski i takiej kwoty pozyskać nie możemy. To jest pismo, które jakoś z początkiem maja mogło do klubu dostać i po tym w wielu wywiadach prasowych informowałem, że będzie premia, ta premia, którą żeśmy zawodnikom przekazali. Kolejne, ostatnie pismo, to Państwo już tą historię znają, trafiło do nas na początku czerwca, wtedy kiedy była już nerwowa atmosfera, jeżeli chodzi o awans. Pismo wpłynęło 3 czerwca z załączonym dokumentem od piłkarzy, gdzie się pojawia nagle kwota 300 tysięcy, o której nigdy wcześniej nie było mowy. Proszę Państwa, nie chciałem tego robić, bo uznałem, że współpracuję z osobami poważnymi i to są dokumenty, które są dokumentami urzędowymi. Natomiast jeżeli na łamach prasy ktoś oficjalnie mnie oskarża o to, że ja coś obiecałem, myślę, że dokumenty świadczą o tym, kto mówi prawdę. Proszę, jeżeli ktoś jest gotowy, może te dokumenty wziąć. Ja wykonałem dzisiaj kopię całej korespondencji, począwszy od założeń budżetowych, po moją odpowiedź, którą podpisałem, powtarzam, osobiście z końcem kwietnia, która trafiła do klubu. Nie sądzę, żeby pan prezes Kultyn tego dokumentu nie widział. I tak jak podkreślam raz jeszcze, w gazetach piłkarzom przekazywałem informację, że miasto Bydgoszcz zawsze nagradzało sportowców i to będzie robiło, myślę, do końca swojego istnienia. I zawsze miasto Bydgoszcz decydowało o tym, jaką kwotą sportowców będzie nagradzało. Natomiast jeżeli zarządy klubów obiecywały premię swoim zawodnikom, czy to byli piłkarze, żużlowcy, czy ktokolwiek inny, w ramach własnego budżetu oni mogli obiecać nawet milion. To jest ich sprawa. Jeżeli takie pieniądze by były pozyskane, my jako właściciele nie mielibyśmy nic do tego. Także proszę, te dokumenty są... Panowie, chciałem tutaj spojrzeć jedną rzecz. Pamiętajcie jedną rzecz. Zawisza Bydgoszcz w drugiej lidze był tak naprawdę Realem Madryt. I ci piłkarze nie grali za 1000 zł jak w innych klubach. I to też takie żądanie, powiem Państwu, 3 mecze przed końcem, przynoszenie listów, żądanie premii, jest, ja się z takim czymś... Panie Radku, ja tylko wejdę w słowo, bo piłkarze nie są winni. Bronił, nie są temu winni. Panie Radku, jeżeli piłkarzom ktoś coś obiecał, to oni nie są winni. Winny jest ten, kto im obiecał, a nie miał gwarancji sfinansowania, a potem próbował zdobyć te pieniądze, używając takich czy innych metod. Więc na to zgody nie ma, stąd też nie powinienem tego robić, ale dokumenty są dokumentami, które wpłynęły do instytucji publicznej. W związku z tym każdy obywatel ma prawo w to zajrzeć. Są to trzy